Cześć, tutaj Szymon Zajfert z kwadransagitary.pl. W tym filmie pokażę Wam, co możemy zrobić, żeby do skali, w tym przypadku będę używał pentatoniki molowej, dodać dźwięki spoza skali, tak zwane dźwięki chromatyczne. Zrobię to najpierw na zagrywce, zagram Wam zagrywkę i później omówię dokładnie, co tutaj się dzieje. I tutaj wykorzystuję przede wszystkim pentatonikę H-moll, a dokładnie jej pierwszą superpozycję, która wygląda w ten sposób. To jest pierwsza superpozycja, jak mówiłem. Jeśli nie znacie tych superpozycji, tych schematów pentatoniki, poniżej w opisie jest link do bezpłatnego poradnika na ten temat. Ale ja tutaj zamiast grać tylko po tej pentatonice, dodaję także dźwięki spoza pentatoniki, tak zwane dźwięki chromatyczne. Być może spotkaliście się z czymś takim jak skala chromatyczna, która tak naprawdę polega na graniu po kolei wszystkich dźwięków, czyli mam coś takiego. I tak dalej. No i oczywiście moglibyśmy powiedzieć, ja nie będę tutaj w ogóle myślał pentatoniką czy jakąś inną skalą, gram po skali chromatycznej, bo to ma największe możliwości, jakby najwięcej dźwięków. No ale ma też taką wadę, że duża część z tych dźwięków, jak włączycie sobie jakiś podkład, po prostu nie będzie pasowała, będzie zgrzytała. Więc to nie jest rozwiązanie. Ale z drugiej strony czasem chcemy rozbudować to, co gramy, o właśnie takie pochody chromatyczne, czyli kiedy gramy te dźwięki po kolei i niekoniecznie one wtedy pasują ze skali. Na przykład nie mamy w pentatonice takiej sytuacji, w której byśmy grali dźwięki po kolei, pod rząd, jeśli próg jeden i jeden wyżej. I to, jeśli zastosujemy, da trochę inny charakter. No ale całą sztuką jest to, jak wpleść właśnie dźwięki chromatyczne do tego, co gramy, żeby to nie powodowało zgrzytu z podkładem. I tutaj grałem zagrywkę, która moim zdaniem brzmi dobrze. Jakbyście sobie ją zagrali do podkładu, zobaczycie, że to nie są jakieś zgrzyty. Ale z drugiej strony ma właśnie w sobie w kilku miejscach takie dźwięki chromatyczne. Więc zanim przejdę do omówienia jej, po prostu najpierw Was nauczę technicznie, jak ją zagrać. Na ekranie też pojawi się tabulatura, więc nie będę tego robił dźwięk po dźwięku, tylko zagram w wolnym tempie. Na ekranie będzie tabulatura i myślę, że możecie się szybko jej w ten sposób nauczyć. Jeśli znacie schemat pentatoniki, w tym przypadku pentatoniki H-moll, to zauważyliście, że gram tutaj dźwięki spoza tego schematu. Właściwie ten dźwięk i ten dźwięk. One nie pasują tutaj, ale mimo to ta zagrywka brzmi nie jakbym się po prostu pomylił. No i to jest pytanie właśnie tego filmu. W jaki sposób dodać dźwięki spoza skali, dźwięki chromatyczne, tak żeby to nie brzmiało jakbyśmy się pomylili. I jednym ze sposobów jest granie tych dźwięków spoza skali jako dźwięków przejściowy, czy w tym przypadku zaczynamy od dźwięku, można powiedzieć, wprowadzającego. Czyli mamy jakąś frazę, która opiera się na dźwiękach pentatoniki. Mamy taką frazę. I to, co robię, to zaczynam ją pół tonu niżej i dopiero ląduję na tym dźwięku docelowym, już gram później normalną frazę. I ten dźwięk pół tonu niżej, on nie jest w tej skali, nie jest pentatoniki. I pasuje z tego powodu, że nie jest jakby dźwiękiem samodzielnym, który po prostu sobie gram i na nim się dłużej zatrzymam, tylko jest dźwiękiem, który wprowadza mnie do tego dźwięku już pasującego, docelowego. I przez to ta fraza się broni i nie brzmi jak nietrafiony dźwięk. I później mam kolejną frazę, analogiczną, tylko jakby strunę wszystko niżej. I też zaczynam pół tonu niżej od tego dźwięku pierwszego i ląduję później na tym dźwięku docelowym, czyli na tym dźwięku na dziewiątym progu struny czwartej. Czyli mam. Czyli pierwszy sposób to jest dodanie dźwięku pół tonu niżej niż ten dźwięk docelowy. Czyli jeśli mam jakąś frazę, tutaj zagrałem coś na pentatonice, to mogę zacząć, to jest ten pierwszy dźwięk pół tonu niżej. Jak słyszycie, pasuje to, brzmi ciągle jak pentatonika, tylko z jakimś dodanym dźwiękiem, który dodał troszkę charakteru, ale zachował to jakby oryginalne brzmienie pentatoniki. Druga sprawa to jest coś, co wykorzystałem w trzeciej frazie w tej zagrywce, czyli tutaj łączę dwa dźwięki ze skali, w tym przypadku tutaj ten dźwięk i ten, czyli mamy tutaj próg dziewiąty i próg dziewiąty trzeciej struny i próg siódmy struny drugiej. Ten dźwięk mogliśmy zagrać tutaj na progu jedenastym i wtedy widać wyraźnie, że mamy dwa dźwięki ze skali oddalone od siebie o cały ton, czyli o dwa progi na gitarze, więc mamy między nimi jeden
wolny dźwięk, który nie należy do tej skali. Ale właśnie wykorzystujemy go jako dźwięk przejściowy, czyli łączący dwa dźwięki ze skali. I chociaż ten dźwięk sam w sobie, jeśli by się na nim zawiesić, nie będzie pasował, będzie źle brzmiał, to ponieważ on łączy dwa dźwięki ze skali, to jakby zachowujemy ciągle ten charakter pentatoniki i nie brzmi to jak fałsz. W tym przypadku w ogóle jest to ten blue note, gdybyśmy patrzyli jako ten dodany dźwięk do skali bluesowej, ale tutaj bardziej chodzi mi ogólnie o samą ideę. Tak samo możemy to zrobić na innych dźwiękach, jak mamy choćby tutaj też dwa dźwięki oddalone o cały ton od siebie. Czy tutaj zagrałem i ciągle to ma ten charakter, gram sobie po pentatonice, dodaję te dźwięki i to ok brzmi. Z tego powodu, że wykorzystałem tutaj chromatykę, ale z głową, czyli nie po prostu grając losowe dźwięki, tylko mając pewną myśl, zanim dodam ten a nie inny dźwięk spoza skali. I to pokazywałem na bazie tego konkretnie schematu pierwszej superpozycji, ale oczywiście odnosi się do innych z pięciu superpozycji, jak mówię, link do bezpłatnego poradnika z tymi superpozycjami jest w opisie. Jeśli interesuje Was granie słówek na gitarze i jeszcze tego nie macie opanowanego, no to jest moim zdaniem rzecz niezbędna, konieczna do opanowania, więc pobierzcie ten bezpłatny poradnik. I tak samo też się to odnosi do innych skal, do choćby skali jońskiej, skali eolskiej, czy jakiejkolwiek innej skali, idea jest ta sama. Czyli mamy dwa sposoby, które tutaj podałem w tym filmie, jest ich oczywiście więcej, ale skupcie się póki co na tym, czyli granie dźwięku pół tonu niżej, który doprowadza do tego dźwięku docelowego, albo jeśli mamy dwa dźwięki oddalone od siebie cały ton, to wypełniamy właśnie chromatycznym łączącym dźwiękiem te dwa dźwięki ze skali. Mam nadzieję, że ten film Wam się podobał. Spróbujcie to wykorzystać, grając do jakiegoś podkładu, zobaczycie, jak to będzie brzmiało. Tak jak mówię, nie w każdej stylistyce to się sprawdzi, ale wiele jest sytuacji, kiedy to zabrzmi naprawdę ładnie i doda czegoś nowego do Waszego grania. Jeśli film Wam się podobał, będę bardzo wdzięczny, jeśli dacie łapkę w górę. Napiszcie także komentarz, jeśli się podobało lub jeśli macie jakieś pytania. No i oczywiście subskrybujcie kanał, dajcie też ten dzwoneczek, żeby otrzymywać powiadomienia o kolejnych filmach. Ja się nazywam Szymon Zajfert z kwadransagitary.pl. Dzięki za obejrzenie, do zobaczenia w kolejnych filmach i kliknijcie tutaj za momencik przycisk, żeby pobrać ten bezpłatny poradnik.